Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, myślę, że to będzie przedostatni odcinek tej serii, ale jeszcze to się okaże dzisiaj. Ruszamy, moi drodzy, prosto do Xardasa i zobaczmy, co on ma do powiedzenia. No, udało nam się sporo zrobić w świątyni, wydaje mi się. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków, spisane tuż po zamknięciu świątyni, wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, te posklecane na prędce pancerze pełzaczy są zbyt gęsto podziurawione po wyprawie do podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. No dobrze, a czy Xardas miał gdzieś tutaj łóżko? Bo to jest rzecz, która mnie aktualnie najbardziej nurtuje. I chyba nie miał niestety, także będziemy musieli najpierw się tepnąć do najlepiej magów właśnie wody. I przekimać się tutaj. W ogóle to by mi się przydały też mikstury, więc może zagadamy do Riordiana za chwilę o to. Super, mamy poranek. Jestem ciekawa, jak dużo uda nam się dzisiaj tutaj zrobić rzeczy. Widzę, że... Aha, bo on tam jest koło Saturasa. Dobra. Czyli dalej nie wrócił do siebie. Siema. Witaj. O właśnie. Masz dużo mał... Tych dużych masz bardzo dużo. 500 za 10. W sumie ja ci mogę te many oddać, bo ja z nich nawet nie będę korzystać. Tak naprawdę te 30 nam wystarczą. Dobra, i dołożymy jeszcze trochę z tych pierdółek tutaj, co mamy. Masz te kły może. O, może być nawet w ten sposób. Przytrzymaj, znaczy przyjmij i koniec. I mamy to, co chcieliśmy. W sumie powinno wystarczyć. Szósteczka to jest nekromanta.
Zostało mi takie przyzwyczajenie, że wiecie, że że pod czwórką mam multiteleport. No nie mam. To nie Godic 2 Odyseja. Ale no, do Odysei jeszcze wrócimy, bo planuję dla was zrobić ten film taki z moją opinią na temat moda. I chyba zrobię go jeszcze w tym miesiącu. W ogóle to grzmi chyba na dworze, bo też w ogóle pada. A my w sumie dobrze było się nawet tędy tutaj wywalić od tej strony. Ciekawi mnie, czy tutaj jest ten troll na górze. Nie, on tutaj jest tylko w Mrocznych Tajemnicach i w sumie nie wiadomo, jak się do niego dostać legalnie. Najczęściej po prostu się triggeruje, a potem wpada do wody. Co jest dosyć słabe. Dobra. Ale tak, no zastanawiam się nad takim odcinkiem dla was w takiej formie, że wiecie, ja sobie coś porobię w tle, pokażę wam jakieś rzeczy jeszcze, sobie pobiegamy, a tak to będzie mój komentarz po prostu z opinią na temat modyfikacji. Myślę, że to by było całkiem w porządku. I tak myślę, że to właśnie zrobię. Plus jeszcze będzie bonusowy odcinek dla was z Gothica 1 o Chromaninie. Także tak jak sobie pomyślałam, to będzie tak, że... to od razu wam, wiecie, powiem trochę, jak to będzie wyglądać. To będzie tak, że... dzisiaj prawdopodobnie jest przedostatni odcinek. Ogarniemy sobie dzisiaj kwestię wieży Xardasa i rzeczy około tej wieży. A jest ich trochę. Więc tak to będzie właśnie wyglądało. Sobie zrobię zapis, bo ja nigdy nurkować nie umiem. No właśnie, mówiłam, że nie umiem. I co dalej? Jejku, już się zgubiłam. Tak, no i jutro mówię. Potem byłby kolejny odcinek. Boże, ja nic nie widzę. Utopię się chyba. Dobra, F9, bo nic już nie widziałam kompletnie. I chyba trochę przesadziłam z tym nurkowaniem. Tutaj nigdy nie było chyba aż tak głęboko. Dobra, nie, najpierw musimy zanurkować, a potem wam powiem, bo ja tutaj bez jego utopię za chwilę. O, właśnie. Teraz mogę przejść do tego, co chciałam powiedzieć. Dzisiaj będziemy mieli odcinek prawdopodobnie przedostatni, czyli zajmujemy się tą wieżą, spróbujemy zająć się też innymi rzeczami oczywiście. Dobra. Szkieletongi mamy z głowy. Tu jest szkielet mag jeszcze. Pierwsze zombiaki w grze. Nie pamiętam, jak sobie radzimy z zombiakami, ale jest w porządku, z tego co widzę. Sorki, że ja tak się nie odzywam, ale jak czasami się bije bronią dwuręczną, to mam takie ściny, że się próbuję tym, no, zająć i czasami nie wychodzi tak, jak bym chciała. Ale tak, już kontynuuję. Zajmujemy dzisiaj się wieżą. Kolejny odcinek, czyli ten w sobotę, to będzie prawdopodobnie ostatni odcinek. I później tak, potem zrobię bonusowy odcinek dla was, myślę sobie, że z Gothica 1 też. Czyli właśnie ten z Chromaninem. I później zrobiłabym dla was ten bonusowy odcinek z Odysei, z moją recenzją, bo minął w sumie miesiąc od kiedy skończyliśmy Odyseję. Bo ostatni odcinek był właśnie pod koniec czerwca. Więc to też będzie do ogarnięcia.
No a później akurat na sierpień nam wejdzie ładnie Legend of Asun, nie? Eliksirki, bryłki, jakieś cuda. Poobijały mnie trochę, ale nie jakoś bardzo. Trochę napojów. Tutaj chyba część skrzynek jest też pozamykana na wytrychy, albo i nie. Nie pamiętam. Może ja i nie, może mi się tylko wydaje. No a wtedy już sierpień ładnie nam pójdzie Legend of Asun. Podejrzewam, że 3 miesiące to będzie minimum na tę serię. Możliwe, że nawet 4. No a potem chciałabym się wziąć za klasztor. Nie odpuszczę sobie tej modyfikacji, bo zbyt bardzo mi się podoba. Dobra, jestem poobijana dosyć solidnie, ale jest ok. Damy sobie radę. I teraz tak, kolejny kuferek tu. Starożytna zbroja magiczna. Z tego co pamiętam, możemy ją ulepszyć. I teleportacja do magów ognia. No to do magów ognia też pójdziemy. I to nawet chyba za moment. Może. Chociaż najpierw fajnie by było może doładować Uriziela. Ale w sumie też będzie 6 rozdział. Aby wypadałeś przed 6 rozdziałem. Kolejny buścik nasz, super, F5 zrobimy, stały zapis zrobimy, zajęło nam to jakieś 15 minut. I teraz tak, polecimy może do Xardasa najpierw. Znaczy się nie wiem w sumie, czy coś mi to da, że ja do niego powiem, a ja mam Uriziela przy sobie? Nie mam. Nie mam Uriziela, bo chyba Xardasowi zostawiłam Uriziela, bo miał przygotować formułę. Także i tak chyba dobrze, że tu przyszłam. Tak mi się wydaje. A jak nie, no to trudno. Cześć. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Dobra, no i teraz się zastanawiam, czy... Idziemy najpierw wyładować Uriziela. Czy do starego obozu? Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milton. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. Dobra, zrobimy najpierw właśnie chyba kwestię naładowania Uriziela, bo jeszcze musimy iść do starego obozu właśnie, nie? A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa. Nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać.
Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu Rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Dobra, wiecie co? Może jednak tak. To na razie zostawimy. Jest godzina w grze, która? 10:00. No to w sam raz, żeby się przespać do godziny 1, znaczy do południa. Do południa. Ja mam magiczny miecz Uriziel teraz, questik. Bardzo chętnie, ale idziemy najpierw do starego obozu. Trochę to ryzykowne, ale... O, nie mam slocika na to. Albo mam założone jakieś głupie czary. Znaczy akurat teleportacja do orków mi się może przydać, ale później. 7 i weźmiemy sobie pod 8 tą teleportację. F5 i teraz 7. I będzie jazda teraz. Hej ty! Co tu robisz? Uciekaj albo wezwę straż. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Hej ty! Za kratkami. Nie masz tu czego Ale szukać. Ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! A mogę się... Okej, okay, mogę się. My idziemy tylko po Stone'a. Tak naprawdę. Nie będę tutaj wybijać całego obozu, bo to się mija z celem. No i mamy też magów, oczywiście. Wymordowanych. Wydaje mi się, że oni akurat nie mieli nic ciekawego przy sobie. Okej, ciebie już nie dobiję, bo wstajesz. Okej. Dobra. I teraz zobaczymy, co miał przy sobie Koristo. W sumie nie miał nic za bardzo ciekawego. Dobra, ale my potrzebujemy teraz się stąd ruszyć oczywiście. Ten do mnie strzela, widzę. Masz szczęście. Co ty pierdzielisz, Hej, ty. Człowieku? Dobra, dobijamy ich. Najgorsi są oczywiście ci kusznicy, nie? Ale i tak nam to idzie całkiem sprawnie. Wypijemy sobie takich parę miksturek. I już będzie dużo lepiej. O, proszę bardzo. Gorzej, że tamten strzela do mnie. Dobra, widzę, że nie biegnie. Dobra, jak będziemy skakać, to będzie miał trudniej trafić. O kurde. Dobra, bo tutaj widzę, że jest ekipa dosyć taka, no, solidna. Dobra. Kolejna osoba do mnie strzela. Zrobimy w ten sposób i powinno być chyba lepiej. Tak, on tu będzie oczywiście biegł. Dobra, ładnie. To jest bardzo mądry sposób postępowania z nimi.
Bo tak to oni mi wystrzelają jak kaczkę, nie? Siemano. Dobra, oni widzę, że się tam zacięli kompletnie. A tam kto jest w ogóle? Kurde, nie sięga mi aż tak daleko. Dobra. Jeszcze raz F5 zrobimy i F9. Oni tutaj pobiegną wtedy do mnie. Dobra, jeszcze raz zrobimy to w ten sposób. Dobra, i dobijamy. I teraz tutaj go zwabimy kawałeczek, F5 i F9. Bo oni wtedy dostają trochę laga mózgu i można zrobić więcej. Dobra. Okej, ten aż umarł chyba podwójnie. Nie no, bo wiecie, jak oni zaczną strzelać, to jest dramat. Ja się potrzebuję do Gomeza głównie dostać. I tak naprawdę więcej nie potrzebuję do szczęścia. Okej, to było dziwne. Dobra, ale idzie nam to sprawniej niż myślałam. Także na spokojnie w kolejnym odcinku sobie skończymy gierkę. Arto przybiegł, nie? Niedobrze. Okej. Zrobiło się teraz troszeczkę spokojniej. Do momentu, aż blizna nie przyjdzie, bo jak blizna przyjdzie, to już będzie też niezbyt ciekawie. Blizna ma fajną broń, ale nie wiem, czy tak bardzo mi na niej teraz zależy. Zależy mi na pewno, żeby się wyleczyć, bo będzie klops, jak blizna mnie dorwie. Dobra. Super, zróbmy jakiś stały zapisik. Okej. Teraz możemy lecieć. Zaatakujemy od razu tutaj w bliznę. Którego tutaj w ogóle nie ma. Ale jest Gomez. Jak się tu dostałeś? Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. No, na pewno. A może blizna właśnie stoi tam w stronę tego? Gniew Innosa miał przy sobie, klucz do lochów. Większy pierścień, amulet potęgi. Bardzo fajne te. Ale mnie bardziej obchodzi... No, gniew Innosa. Kurde, dobra broń. Wy się plujecie? Nie, uciekacie, dobra. To niech sobie uciekają. A my idziemy teraz tu. No, blizna.
No, blizna ma niezłego cela. Nie spodziewałam się, że będzie na mnie tutaj czekał z kuszą. Dobra, muszę się wyleczyć, bo oczywiście jakiś cieć zaczął do mnie strzelać z innego miejsca kompletnie. Dobra, blizna. Elo. W sumie po tobie i to by było na tyle z całego starego obozu. Nie będziemy już więcej tutaj wybijać. Blizna miał fajną broń. Miał miecz blizny. Bardzo fajna broń jednoręczna. Ale no ja z niego nie skorzystam już z tej broni raczej. Spokojnie, bez nerwów, wygrałeś! Dobra, nie chcesz się bić, to nie. Ma już dość. Widzę, że Bulit już naprawdę też ma dość, bo w ogóle nie reaguje na to, co ja robię, nie? Dobra, i teraz pytanie, gdzie był ten Stone? On był gdzieś tutaj na samym końcu. Tutaj nie. Tu był. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. Masz rację. Nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Do zobaczenia. Dobra, oczywiście, że pogadamy, bo ja właśnie po to tu przyszłam, a nie ci pomagać. Bo ja chcę od niego, żeby mi zbroję ulepszył. Bo chyba właśnie po to on jest. No i fajnie będzie. Rozpierdziela mnie to, że Bulit nie ma nic do mnie. Siema. Znowu ty? Powinienem cię utopić w jeziorze. Wtedy nie miałem szans. Ty gnido. Mam tylko nadzieję... Aha, czyli jednak się fochasz. Dobra. No to... Odłóż tę cholerną broń! Już. Bo Stone się na mnie striggerował, że broni używamy. Tutaj gdzieś powinno być jakieś łóżko. Dobrze będzie. Śpimy do rana jak u siebie. Pół obozu jeszcze żyje, ale mało mnie to interesuje. Dobra. Idziemy do Stone'a. Myślę, że od razu możemy sobie przejść nawet tędy. No, zginął członek starego obozu. Co ty gadasz do mnie? No już! No już! Ja pierdzielę, znajdź sobie inną drogę, człowieku. Szybko się uczysz. Czego ty mnie nie atakujesz? Okej, dobra. Nie wnikam. Stone? No. Dawaj, działaj. Boże. A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień, albo coś w tym stylu. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukinsyn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie.
No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne. Daj mi ją i zaczekaj chwilę. No właśnie, po to mi był potrzebny Stone. Ona miała 95 wcześniej. Zobaczymy, ile będzie miała teraz po wzmocnieniu. Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Do zobaczenia. Super, dzięki bardzo. 100. Niedużo, ale jednak jest wzmocniona, także dla mnie to jest i tak dobrze. No i co? I wydaje mi się, że... Że co? No, że lecimy, nie? Lecimy do magów wody. Idziemy naładować Uriziela. Aha, mieliśmy się przy kopcu rudy spotkać, tak? Dobrze mi się wydaje? Chyba tak. No to chodźmy do kopczyka. Jakbym się postarała, to bym jeszcze dzisiaj zrobiła tego Chromanina w sumie. Znaczy, na pewno wieżę mgieł byśmy zrobili, ale Chromanina raczej już nie. Bo Chromanin wymaga trochę więcej wkładu swojego. Ach, ten kopiec rudy. Pięknie, pięknie. Bryłki rudy leżą. Masz miecz i zaklęcie? Proszę. Oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Gotowe. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Ludzie zawsze gadają. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd. Natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Niektórzy nigdy się nie nauczą. A co się stanie, jak się teleportuje prosto do magów wody? Będą mnie bić? Tam. Ja pierdzielę. Dobra, no nie, no żartowałam, nie? Mam już dość tej paplaniny. Ale ciekawy mnie, czy na przykład taki, nie wiem, bije mnie, ale w sumie nie przejdę teraz koło nich nawet. Do bractwa można by uciekać? No a po co do bractwa? Do Ksardupy chyba, nie? Szkoda, bo nie wydałam punktów nauki. Mam ich 60. Ale w sumie niepotrzebna nam teraz zręczność. Nic nam w sumie nie jest teraz potrzebna. Nie wiem, czy Ksardas coś powie. W ogóle nie sprawdziłam Uriziela, także zaraz to zrobię. No i co? I zapisik. 120 obrażeń. Spoko. Co tam u ciebie, Ksardas? Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Dzięki. Za info. Nie mamy teraz żadnych zadań. No logiczne, że musimy wrócić do świątyni. Ewentualnie zająć się Chromaninem, ale miałam na to kompletnie inny plan.
Czy by taki krótki odcinek wam zostawić? To jest bez sensu. Nie no, dobra. To wiecie co? To polecimy sobie zrobić wieżę mgieł. Troszeczkę mi się pozmieniały plany, no ale trudno. Możliwe, że nawet wam pokażę całego teraz Chromanina. Bo tak może wyjść, no nie będzie po prostu tego bonusowego odcinka, a w kolejnym sobie zrobimy zakończenie. Także przyjmijmy, że kolejny odcinek to będzie rozdział 6, bo teraz w sumie nie zrobiliśmy nic z postępu fabularnego. Także tak zrobimy, a dzisiaj jeszcze ogarniemy sobie wieżę mgieł. I w sumie to by było tyle. Jak nam się jeszcze uda, to wam pokażę całego tego Chromanina, bo to jest zadanie oczywiście związane z wieżą mgieł. Ale zobaczymy. Dobra, pani jaszczurka, jej już podziękujemy oczywiście. Wydaje mi się, czy zmierzam się biega szybciej. Tak, bo nie robimy tego przewrotu dziadowskiego, który w tym momencie w ogóle nie jest nam potrzebny. Czy ja w ogóle dobrze biegnę? No dobrze biegnę. Bo chwilę miałam zaćmienie mózgu. Wiecie, jak dzisiaj zrobimy wieżę mgieł, to jutro mogę wam pokazać... Boże, ja mówię jutro, w kolejnym odcinku mogę wam pokazać resztę Chromanina, bo dzisiaj może być ciężko zrobić całe zadanie. Uda nam się głównie wieżę mgieł odwiedzić. I na tym pewnie poprzestaniemy. A Chromanina wam pokażę w kolejnym odcinku. Ale ja już nie wiem, bo tak nam się bardzo te plany zmieniają, że w sumie ciężko określić, co my zrobimy najpierw. A na górę możemy wejść, ale na górze chyba nie było nic ciekawego. Ale nie jestem pewna, już nie pamiętam. Wiem, że w Mrocznych Tajemnicach chyba są tutaj dodane jakieś skrzynki. No nie ma tu nic, dobra. To nie będę tam włazić bez sensu. Okej, bo tutaj trzeba tak dziwnie sobie wejść. Dzień dobry. Jak widzicie, tutaj przeciwnicy są nawet dosyć silni, jak na taki etap w grze. Dobra, no wiadomo, że nie ma co z nich zbierać, oczywiście. Trochę ciemno tu. Trzy magiczne te. Dobra, odpalę pochodnie, bo jednak jest dosyć ciemno. Albo wiecie co odpalimy? Zwój światła. Światło będziemy mieli pod dziewiątką. Światło będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Dzień dobry, witam. Nie no, my zdążymy zrobić całego tego Chromanina chyba dzisiaj. Tylko będę musiała zrobić cięcie, żeby sobie sprawdzić, gdzie są poszczególne te rzeczy. Jak na razie bez straty HP nawet nam się to udaje. W tych bocznych korytarzach pamiętam, że coś było zawsze, ale... Kurczę, tak teraz szukać. Na takim etapie gry, kiedy już nam się to nawet nie przyda do niczego. To chyba bez sensu. Także tak po prostu sobie szybko przelecę. No i wam pokażę te miejsca z Chromaninem. Wydaje mi się, że ciekawszy jest Chromanin w Mrocznych Tajemnicach, bo są dodane te nowe jakby wątki.
Dobra, ja nawet już nie będę nic zbierać. Bo w teorii jest co zbierać, ale w praktyce nie ma to sensu. Tu jest parę jakichś itemów. Co najwyżej się skuszę na napój uzdrawiający. Dobra, już zebrałam to prawie wszystko. Tu nic nie ma. A my już jesteśmy w sumie prawie na dole. Jest dosyć sporo szkieletów. Ale nie są raczej wymagające. Tu był gdzieś szkielet mag. No i jest. Dobra. Szkielet maga z wieży mgieł. I to głównie o niego nam chodziło. On ma przy sobie chromanina i parę innych rzeczy. Tutaj parę jakichś pierdółek, to już otworzymy, bo to są kuferki typowo. Trochę rudy, trochę tego, tamtego, siamtego. Dobra. To teraz tak. Przejdziemy sobie jeszcze dalej, bo chcę wam pokazać całą wieżę. No, uspokoisz ty się? Chcę wam pokazać całą wieżę, bo już jej tak dużo tutaj nie zostało. Od parę szkieletów tak naprawdę. No i super, dziękuję. I to będzie w sumie tyle. I tu już jest wyjście wodą. Dobra, to moi drodzy, ja sobie teraz zobaczę, gdzie tych chromaninków szukać. Tylko sobie przeczytamy najpierw ten chromanin jeden. Ten, który zechce wyrzec się ścieżki występku i błędu i zechce podążać drogą prawa i porządku, pozna prawdziwe źródło mojej potęgi. Dane mu będzie użyć jej, by skruszyć ogniwa tego świata i posiąść najwyższą z nagród, chromanin. Mędrzec stara się zobaczyć sprawę w jej całości, nim zadecyduje się podjąć trudy wyzwania. Zadanie nieznajome. Zabrałem zwierzę mgieł tajemniczą księgę należącą do szkieletu maga. To chromanin. Magiczna zagadka pozostawiona przez jej potężnego twórcę. Mędrzec stara się zobaczyć sprawę w jej celności, nim zdecyduje się podjąć trudy wyzwania. Nie pojmuję jego zamysłu, ale może z czasem uda mi się rozwikłać te tajemnice. Moi drodzy, idę sobie poszukać informacji, gdzie szukać reszty chromaninów i będę już wam pokazywać w konkretnych miejscach te chromaniny. Moi drodzy, jesteśmy w starej cytadeli i tutaj musimy się teraz wspiąć na samą górę. I tutaj powinniśmy znaleźć chromanin numer 2. Ja dobrze pamiętałam, żeby tutaj się nie wspinać wcześniej, bo nie ma to sensu żadnego. Dobra, jesteśmy na górze i mamy starą księgę. Chromanin 2. Znalazłem twoją księgę. Wizje chromanina, tajemne głosy z zamierzchłej przeszłości rozjaśniły mój umysł. Nie porzucę ich za żadne skarby tego świata. Mój los będzie odtąd związany z nimi. To, co kiedyś rozdzielono, zostanie znów połączone po bolesnej chwili rozłąki. Dobrze, lecę szukać trzeciego chromanina. Moi drodzy, kolejny chromanin jest na tej wysepce koło starego obozu. Mianowicie tutaj, na rozwidleniu tych rzek. Jest on tutaj, stara księga. Chromanin 3. Znalazłem twoją księgę. O starożytni bogowie, jak to możliwe, że niegodny śmiertelnik, jakim bez wątpienia jestem, otrzymał tak cenne dziedzictwo waszej potęgi. Obym tylko nie zbłądził słowem lub uczynkiem i nie stracił mego skarbu. Mądry rybak próbuje czasem szczęścia po drugiej stronie jeziora. Lecimy po kolejną księgę.
Moi drodzy, jesteśmy przy jeziorku, przy nowym obozie, a raczej przed wejściem do nowego obozu. I kolejny chromanin powinien być po drugiej stronie. Więc teraz sobie przepłyniemy jezioro i zobaczymy, czy tam na pewno jest, ale powinien być. Ja tutaj w ogóle nawet z wami nie chodziłam, no bo w sumie ciężko iść wszędzie, a ja też nie chciałam tej serii bardzo tryhardować, więc nie byliśmy kompletnie wszędzie. Robiliśmy w sumie najważniejsze rzeczy. I tu gdzieś powinien być chromanin. Na razie go nie widzę. O, widzę go. Dobra. Tylko najpierw musimy pozbyć się towarzystwa. Super. Stara księga. Dzień dobry. Chromanin 4. Znalazłem twoją księgę. Nie śmiem nawet marzyć o znalezieniu się w pobliżu potężnego chromanina. Dni płaczu odeszły w niepamięć. Tak niewiele dzieli mnie od osiągnięcia absolutnej perfekcji. Zapomniano już czyny tych, co niegdyś weszli na pokład. To jest w ogóle podpowiedź. My możemy w tych chromaninach szukać właśnie podpowiedzi. I kolejna księga będzie na plaży koło wieży mgieł. Także zaraz się tam widzimy. Moi drodzy, jesteśmy tutaj. Tu jest wieża mgieł, a my idziemy na plażę poniżej. I tutaj powinniśmy się spodziewać przedostatniego chromanina. Ja niestety kompletnie nie pamiętam gdzie, co i jak. Ale wiem, że tutaj można znaleźć właśnie chociażby ogniste jaszczurki. My szukamy głównie księgi, bo ja nie będę tutaj się bardzo chciała rozwodzić nad tymi zwierzętami. Chociaż nie ukrywam, że mogą jej pilnować. Była mowa o jakimś pokładzie. Więc możliwe jest to, że trzeba będzie na jakiś pokład wejść. Na kamień niestety mnie nie puszczą. Ja sobie mogę podejrzeć konkretne zdjęcie, gdzie można znaleźć tego chromanina. Okej. Dosłownie powinien leżeć pomiędzy rozwalonymi tymi statkami. No i leży pięknie. Mamy tutaj chromanina. Chromanin 5. Ale nie będę sam kroczył po tej ścieżce. Zaszczyt przypadł mi, ale muszę podzielić się mą potęgą z tymi, którzy okażą się godni, by podążyć w moje ślady. Mam tylko nadzieję, że mnie odnajdą. Znajdziesz mnie tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w wieży mgieł oczywiście. O kurde, ta jaszczura paskudna. Czyli co, no wracamy... Ała, no cholera, co żeś się tak odpaliła? Wypierdzielaj. A, bo one sobie tu spacerują. Miałem, kurde, spacer zepsułam. Przyszła i zepsuła spacer, nie? No, kurna, gin. Boże, masakra. Mnie poobijały. Ale myślę, że już nie będziemy tutaj teraz niczego robić. Znaczy, w sumie wyleczymy się, bo mam bardzo mało HP. Także na pewno wyleczenie się przyda. No i zejdziemy do wieży mgieł. Po prostu sobie zejdziemy. Zróbmy stały zapis. I lecimy. No i co? I to będzie w sumie tyle, jeżeli chodzi o tego chromanina. I jeżeli chodzi o serię całą z Gothica 1, to w kolejnym odcinku będziemy kończyć. Został nam cały 6 rozdział, który jest mniej więcej na jakieś... Kurde, nie wiem w sumie. Świątynia nam zajmie, myślę, że z pół godziny... Może 40 minut, ale to naprawdę musiałabym się bardzo lenić, jeżeli miałoby mi to tyle czasu zająć. Nie wiem, czy... A skąd tu szkielet się jeszcze wziął? Tu się szkielety poryspiły teraz? Czy to był jakiś przypadek, że on się zbugował i się tutaj pojawił? Możliwe, ewentualnie się pojawił drugi raz ten, ożywieńcy mogą się pojawić. Ale chyba to był po prostu jakiś zbugowany szkielet. Dobrze, my już jesteśmy w sumie na miejscu. Dobra, nikt się nie pojawił, ale mamy ciało. Ciało, czyli zwłoki. Chromanin 6. Amulet witalności i przemiana w krwiopijce.
Myślę, że ten amulet sobie założymy na pewno. On się nam przyda na ostateczną rozgrywkę. I przeczytamy sobie ostatniego Chromanina. Chyba go znalazłem w innym, lepszym świecie. Mamy teraz problem. Zabiłeś jednego z nas, to jest mega creepy. Szczególnie w Mrocznych Tajemnicach. No i jak widzicie, tak się właśnie kończy zadanie z Chromaninem. Tu się cały czas pojawiają znowu szkielety. Chyba nie zdążył sobie przykastować. Ale no, jesteśmy dosyć wytrzymali. I tak się oto kończy zadanie nieznajome. Tajemniczy nieznajomy nie żyje, demony go zabiły. Pomiędzy nim a tymi istotami z piekła rodem musiała istnieć jakaś więź, inaczej nie byłby w stanie tutaj wrócić. Najwyraźniej chciał zabrać ten sekret do grobu. Dobrze no. Moi drodzy, to by było na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Czy ja się zapisałam na pewno, bo tak dziwnie się to zapisało? Tak, zapisało się. Moi drodzy, w kolejnym odcinku kończymy Gothica 1. Przeteleportujemy się za pomocą zaklęcia orków po prostu przed świątynię. Dlatego sobie je zachowałam, bo to było dosyć mądre podejście. I tak właśnie się dostaniemy do świątyni i zakończymy tę przygodę. Zobaczymy, co nam z tego tutaj wyniesie. Także no. To tyle ode mnie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda. Link macie w opisie. I cieszę się bardzo, że tak nam to ładnie poszło. Dzięki i cześć!